Kolorowa fotografia. Słoneczny dzień. W dolnej części grupa kilkorga młodych ludzi. Stoją w dolnym ogrodzie przed gmachami Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Po prawej stronie grupy osób rozległy trawnik, lekko z lewej niewielki staw. Na drugim planie budynek i ogrody biblioteki. Po prawej budynek z elewacją ze szkła i zielonkawych paneli z patynowanej miedzi z zaokrąglonym szczytem. To gmach biblioteki, na którego dachu znajduje się tak zwany ogród złoty. Na ścianach budynku pną się rośliny z zielonymi liśćmi. Na wprost grupy młodych ludzi schody prowadzące w górę do ogrodu. Powyżej szczytu schodów roślinna kopuła nad świetlikiem biblioteki. W lewo od schodów na pochyłości porośniętej zielenią szyby tworzące tzw. kaskadę. Na lewo od kaskady kolejny ciąg schodów. W oddali kolejny budynek biblioteczny. Jest przeszklony, z zaokrąglonym szczytem i walcowatymi elementami w części fasady od strony ogrodów. Przed budynkiem z prawej strony granitowa rzeźba Ryszarda Stryjeckiego, uniesiona nad ziemię na trójnogu, rzeźba odwrócona tylną częścią o nieregularnym kształcie.